dobry Państwu, witam serdecznie ze studio Market Planet. Dzisiaj do studio udało mi się zaprosić Mariusza Turka, partnera z firmy Profitia. Witam Cię, Mariusz, serdecznie. Cześć, Grzegorz, dzięki za zaproszenie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ Mariusz był ekspertem, który komentował nasz raport, który się pojawił, o automatyzacji zakupów B2B, więc tematem dzisiejszego spotkania będzie pogłębienie tych tez, które udało się skomentować w ramach raportu. Także ja przygotowałem kilka pytań, ale pierwsze takie odczucia twoje, Mariusz, jeżeli chodzi o sam wynik raportu, tego, co, jakie insighty się w nim pojawiły z punktu widzenia firmy doradczej, bo jesteście firmą doradczą, uczestniczycie w wielu procesach, gdzie ta automatyzacja się też pojawia, doradzacie w zakresie automatyzowania funkcji zakupowych. Także jakbyś mógł takie twoje pierwsze wrażenia tego, jak wyglądamy na rynku. Wy też działacie na rynku międzynarodowym, więc też może trochę z punktu widzenia pewnego benchmarku. Tak, jasne. Dzięki za zaproszenie do skomentowania raportu i przede wszystkim dzięki za animowanie tej sceny zakupowej w Polsce. To, że raport automatyzacja zakupów B2B powstał, uważam, że to jest świetna decyzja, żeby ten taki raport przygotować, porozmawiać z liderami obszarów zakupowych, finansowych, zarządczych wśród polskich firm. Uważam, że jako Polska nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o rozwiązania, które są dostępne na rynku. No oczywiście Market Planet jest niewątpliwym liderem i wyznacza standardy od wielu lat na rynku. No my jako Profitia od 14 lat pomagamy firmom profesjonalizować się zakupowo. Uważamy, że tempo rozwoju jest dobre. Jesteśmy jako kraj, jako największe firmy dużo dalej niż byliśmy w 2010 roku, ale przed nami jeszcze zdecydowanie daleka droga. Czyli wyzwania są. Czy to są wyzwania tylko w zakresie technologii, czy też pewnego mindsetu, podejścia liderów zakupowych? Dużo się o tym dyskutuje. Ja taką tezę, którą podkreślam, ludzie, procesy, technologia, tak? Więc w tym aspekcie ludzkim, czy gdzieś tu widzisz wymiar nowych kompetencji, nowego spojrzenia z punktu widzenia CPO, dyrektora zakupów, na wykorzystanie technologii, ale też w tym powiązaniu właśnie procesów, ludzi? Tak. Ludzie są bardzo ważnym klockiem w całej układance związanej z digitalizacją, no i oczywiście zarządzaniem każdym przedsięwzięciem w firmie. I moja opinia jest bardzo prosta. Edukacja w zakresie zakupów powinna się zacząć od zarządów i od ludzi, którzy są liderami na każdym szczeblu organizacyjnym w firmach. Zarządy bardzo dużo czasu z mojego doświadczenia, z moich rozmów z członkami zarządów poświęcają funkcjom, które są takie przebojowe w firmie. Oczywiście sprzedaż jest na ustach wszystkich, firma jest tak dobra, jak i funkcja sprzedażowa. To oczywiście się przekłada na inwestycje, to się przekłada na rozwój ludzi. Zakupy są traktowane trochę po macoszemu jednak ciągle w wielu firmach. Zgodnie z maksymą, którą lubię powtarzać, że nie ma nic prostszego niż wydawanie cudzych pieniędzy. Każdy potrafi kupować. Oczywiście, każdy potrafi kupować, każdy się zna, każdy członek zarządu, nawet wielu członków zarządu, jak są zakupy, nie wiem, telefonów komórkowych kiedyś, czy teraz floty, czy komputerów, to bardzo chętnie się angażuje, no bo przecież każdy coś w życiu kupował. Natomiast mało osób przelicza sobie tak zwaną dźwignię zakupową, którą my często stosujemy na szkoleniach czy w rozmowach z zarządami, a oznacza ona przełożenie jednej dodatkowej złotówki zyskanej na efektywności kosztowej, która idzie w 100% w EBIT, w zysk operacyjny, podczas gdy jedna złotówka wyższej sprzedaży idzie tylko w EBIT w takim procencie, w jakim ta firma jest marżowa, czyli... A wiemy, że dużo firm w tej chwili tą marżowość tam musiało troszkę skurczyć ze względu na to, co się dzieje w makro otoczeniu. Nie? Tak, no żyjemy od 2-3 lat w środowisku wysokiej inflacji i nie każda firma jest w stanie rosnące koszty własne przekładać w takim samym procencie na klientów, w jakim rosną jej koszty. Też koszty pracy rosną bardzo dynamicznie, podwyższane są kilka razy do roku płace minimalne, które w wielu firmach, na przykład produkcyjnych, ogromnie biją w marżowość i firmy oczywiście powinny się profesjonalizować w zakresie pricingu, ale też koszty zakupowe są bardzo silną i często niewykorzystywaną dźwignią efektywności.
I jak do tego podejść? Bo mówisz o poziomie strategicznym, było o zarządach, było o dyrektorach, było o pracownikach. Mówisz o tych złotówkach zaoszczędzonych. Ja też jestem twardym zwolennikiem właśnie tej teorii. Ale jak podejść w ogóle, żeby zacząć, wracając trochę do tej automatyzacji, tak? Gdzieś, nie wiem, pokazać business case, właśnie zacząć rozmowy na poziomie dyrektora zakupów. Od czego zacząć? No jakby znowu wracam z uporem do tego, jak wy wchodzicie jako firma doradcza, jeszcze o wdrożeniu automatyzacji nikt nie mówi, albo też musicie pokazać, że jakby część rzeczy już jest zautomatyzowanych, gdzieś synergię pomiędzy narzędziami. Jak to wygląda? To tutaj takie wskazówki, proszę państwa, dla zarządów, tak? No tak, to jak każdego słonia trzeba go zjeść po kawałku i to, w jaki sposób my podchodzimy do automatyzacji i digitalizacji, to jest jasny podział procesów na poziomy. Mm-hmm. I ten proces zakupowy, my od zawsze tego uczymy, ma trzy poziomy. Jest poziom strategiczny, który jest oderwany od poszczególnych postępowań zakupowych, od pojedynczych zakupów, tylko patrzymy na poziomie całej kategorii, czyli mówimy o, nie wiem, kategorii utrzymania ruchu albo kategorii IT i zastanawiamy się, w jaki sposób zwiększyć jeszcze przed wyjściem na rynek, jeszcze przed napisaniem specyfikacji, to efektywność, i do tego są narzędzia zakupowe, które pomagają to zautomatyzować, zdigitalizować. Jest poziom taktyczny, czyli proces wyboru dostawcy, mhm. gdzie na początku ktoś musi napisać specyfikację, co tak naprawdę chce kupić, potem dział zakupów musi to przełożyć na zapytanie ofertowe i doprowadzić do proces wyboru dostawcy do szczęśliwego zamknięcia podpisaną umową. No i wreszcie jest poziom operacyjny, często w tej gwarze zakupowej nazywany P2P, czyli procure to pay. Ktoś musi to w końcu kupić. Potem ten dostawca musi to dostarczyć, a potem jeszcze jakieś osoby w firmie muszą to rozliczyć i ten dostawca musi w końcu dostać pieniądze, tak? Na tym polega umowa. Na woli zgodnej dwóch stron. Ja sprzedaję ci ten komputer, mhm. dostarczam ci ten komputer na takich i takich warunkach, a potem ty mi za niego zapłać zgodnie z umową, którą podpisaliśmy. I gdybyśmy wchodzili w jakie są szczegółowe narzędzia do digitalizacji każdego z tych poziomów, to byśmy stąd nie wyszli. Natomiast zachęcam do przeczytania w samym raporcie, bardzo detalicznie odnosimy się do podzielonego procesu i tego, jakie narzędzia mogą, czy jakie narzędzia już dzisiaj są, a na jakie stawiamy przyszłościowo, czy na jakie stawiają menadżerowie zakupowi. Tak, ale podam tylko taki przykład, który w ciągu ostatnich 2-3 lat wdrażaliśmy, czy pomagaliśmy wdrażać na poziomie operacyjnym. I to jest przykład rozliczania zamówień z fakturami zakupowymi. To jest taka zmora wielu firm i organizacji. I wiem, że i Market Planet ma narzędzia, które się specjalizują w tym konkretnym procesie. Są też inne, ale to jest taki typowy proces, który jest bardzo żmudny, bardzo trudny. Jeżeli ktoś się pomyli albo nie dołoży należytej staranności, to można zapłacić na przykład lewą fakturę wartości kilkuset milionów złotych, jak się zdarzało nawet polskim firmom, albo po prostu można popełnić dużo mniejszy błąd, ale który na przykład nigdy nie wyjdzie na światło dzienne. Więc narzędzia do automatyzacji tego procesu, które zczytują informacje z faktury, łączą ją z zamówieniem wystawionym w systemie i rozliczają te dokumenty automatycznie, oszczędzają nie tylko czas, pieniądze, ale też frustrację ludzi, którzy w firmach, które nie mają tego fragmentu procesu zdigitalizowanego, muszą robić to ręcznie i cierpią z tego powodu. Czyli mamy jakiś stan faktyczny, stan na teraz, mamy jakiś stan docelowy. Jak się w tym poruszać, tak? Trochę chciałbym ruszyć ten temat KPI, prawda? Różnie to wymawiamy, w nie ma odpowiednika w polskim języku. Ja też jestem zwolennikiem KPI, także jeżeli chodzi o takie projekty na styku z automatyzacją, tak? Bo wy robicie takie zdjęcie tego, co jest, pewną analizę to be, czyli jakby mogło być, i mamy business case związany z wykorzystaniem narzędzia. Jak zmierzyć efektywność wdrożenia? Czy przygotowania, później wdrożenia i funkcjonowania, bo może jakby rozbijmy to na te trzy etapy. Mhm. KPI będą pewnie podobne. No tutaj liczę na to, że jakby jesteśmy w stanie ruszyć znowu, trochę opisać to, co mamy, trochę i opisać to, co chcemy mieć, i zmierzyć to na starcie i w ramach oczekiwanego, czy też uzyskanego efektu. Jasne.
Ja osobiście jestem zwolennikiem podziału KPI-ów na, czy mierników efektywności na dwa rodzaje i wyznaję zasadę, że każda firma powinna mieć KPI-e procesowe i projektowe. Tak? Mhm. Jeżeli nawet mówimy o wdrażaniu narzędzi zakupowych, no to te KPI-e procesowe odzwierciedlają pewien taki stan organizacji, stan procesu zakupowego, który chcemy utrzymać, który chcemy poprawiać stopniowo, ale on nie jest związany z wdrażaniem nowych narzędzi zakupowych, czy nie jest wdrażany z takimi dużymi projektami. Mhm. No i takim typowym KPI-em, który ma charakter procesowy, który można poprawić dzięki digitalizacji, jest KPI efektywności procesowej, czyli na przykład stawiamy jeden stempel czasowy w systemie w momencie, gdy wpływa nam zapotrzebowanie, czyli ktoś chce kupić ten komputer, trzymajmy się tego dosyć namacalnego przykładu i mamy potem drugi stempel czasowy, dostarczenie tego fizycznego komputera do naszego zakładu produkcyjnego czy na magazyn. I ten czas od jednego stempla czasowego do drugiego powinien się zmniejszać. Oczywiście mhm. on nie powinien być na tyle krótki, że organizacja zakupowa nie ma szans wybrać dobrego dostawcy, ale zazwyczaj problemem jest to, że ten czas trwa zbyt długo, a nie zbyt krótko. I w przypadku zakupów produkcyjnych, teraz pomagamy kilku klientom zmniejszyć czas od planu produkcyjnego do momentu tak zwanej PZ-ki, czyli przyjęcia mhm. na zakład, ponieważ skrócenie tego czasu pomaga zwiększyć rotację, a zwiększenie rotacji pomaga zmniejszyć obciążenie magazynu towarem. A w momencie, gdy 5 lat temu kapitał był za darmo, w cudzysłowie, przy zerowej inflacji, to każdy pompował magazyny pod sufit i najważniejszym KPI-em z punktu organizacji była dostępność towaru dla klienta. Teraz, jeżeli ten towar nas kosztuje 10% rocznie, jak już 20% koszt kapitału, wyważyć. Tak, to w firmach, które produkcyjnych albo handlowych, które mają poziom rotacji 1, 2 czy 2,5, czyli kupiony materiał przechodzi tylko raz czy dwa razy przez magazyn, no to są ogromne koszty, które potem trzeba zrekompensować marżą. Więc to jest taki typowy procesowy miernik efektywności. Projektowym miernikiem z kolei może być chociażby wdrożenie narzędzia informatycznego. Tak? I to jest nietrywialny wskaźnik, ponieważ on wdrożenie systemu informatycznego może trwać, macie lepsze doświadczenie niż my, ale może trwać latami, nawet dekadami. I w momencie, gdy organizacja nie jest zmotywowana miernikami efektywnościowymi, kiedy te kamienie milowe wdrożenia na przykład systemu Market Planet nie są przywiązane do systemu wynagrodzeń czy nawet bonusów dyrektora zakupów, to wtedy no, można to traktować... To też dobra podpowiedź dla zarządów, słuchajcie, no, szanowni państwo. Czy to, tak, gdzieś czy to przywiązać to efektywność wdrożenia, przywiązać do wyniku. Po to się kupuje systemy informatyczne, żeby poprawić efektywność zarządzania firmą, tak, żeby zwiększyć przejrzystość, żeby zmniejszyć koszty. Mhm. A nie po to, żeby potem dostawcę, czy to jest Market Planet, czy jakakolwiek inna firma, czołgać przez 5 lat i udowadniać mu, że on tego nie umie zrobić, czy tamtego nie umie zrobić. To nie jest ani warte czasu, ani warte tych pieniędzy oszczędzonych na tym, że konsultantowi się pokaże, że wdrożeniowemu, że on tutaj czy tam popełnił błąd. Najważniejsze jest osiągnięcie założeń związanych z wdrożeniem. Efekt biznesowy. Efekt biznesowy wynikający z umowy i potem obie strony muszą pracować nad tym, żeby to dowieść. Więc liderom zakupów i zarządom polecam podejście, gdzie są mierniki, które mierzą efektywność procesu i są mierniki, które mierzą efektywność projektów w zakupach. Ja wrócę trochę do tych procesowych. Bo spotykacie się z organizacjami, jak się domyślam, o różnym poziomie rozwoju. Czy da się to w ogóle mierzyć, nie mając zautomatyzowanego, nie wiem, workflow akceptacyjnego, czy właśnie przejścia od tego zapotrzebowania do przysłowiowej PZ-ki, o której wspominałeś? Domyślam się, że się da pewnie, bo widziałem organizacje, które robią to w Excelu albo robią to zupełnie na piechotę, tak, z jakąś strukturą katalogową, ale czy to się da? No, takie pytanie ci zadam, trochę przekorne, bo wiem, że się da, natomiast masz jakby bagaż doświadczeń, który też pozwoli nam pokazać, jak łatwo i szybko można to zautomatyzować. Przede wszystkim pierwsza sprawa jest taka, że wszystkie cele, żeby one działały, to muszą być smart, tak? Czyli tam muszą być specyficzne, muszą być mierzalne, muszą być osiągalne, muszą być realistyczne i muszą być ograniczone czasowo. I to jest takie abecadło stawiania celów związanych z czymkolwiek. Czy to jest cel zakupowy, czy cel związany z, nie wiem, ze zrzuceniem paru zbędnych kilogramów.
I ta mierzalność jest bardzo trudna, jeżeli nie mamy systemu, który jest obiektywny w tym zakresie. I jeżeli mierzymy na kartce papieru czy w Excelu chociażby długość trwania procesu zakupowego, to każdy sobie może w tym Excelu wstawić, co mu się żywnie podoba. I to potem oczywiście no są, widzieliśmy też takie rozbudowane Excel, gdzie są na SharePoincie, że jest ograniczony dostęp, że ty możesz edytować tylko tą kolumnę, ja mogę tamtą. Potem są kłótnie, czy ten na przykład stempel czasowy został dobrze postawiony, czy źle. To wiemy, że to jest bzdura, bo rośnie taka ośmiornica i potem głównie tym, czym się zajmują menedżerowie, to jest negocjacja wzajemna. Prostowaniem rzeczywistości, tak? Albo naginaniem. I to jest też bardzo często zarzewie konfliktu w organizacji, ponieważ te cele, które są stawiane, są przypinane do systemu motywacyjnego. No, a system motywacyjny jest związany z pieniędzmi. Czasami to jest 5%, czasami to jest 25% wynagrodzenia rocznego menedżera, więc jemu bardzo zależy na tym, żeby te cele spełnić. I te cele, które są mierzone przez system, kończąc ten wywód, to są cele, które są najtrudniejsze do dyskusji. System obiektywnie stawia stempel czasowy, jeżeli wpłynie jakiś dokument. Jeżeli nie wpłynie, to go nie stawia i nikt nie dyskutuje, czy ktoś wysłał coś przed weekendem, czy po weekendzie i gdzie ktoś ma coś na mailu. Ja jeszcze zapytam, dużo mówimy o relacjach, o budowie relacji z dostawcami. Ci, co mieli te relacje zbudowane, też byli bardziej wygrani w momencie, jak się pojawił nam problem związany z pandemią, czy obecnym zakresem choćby działań wojennych. Te relacje były budowane latami. Jak automatyzacja twoim zdaniem się tutaj odnajduje? Tak troszkę spersonalizuję tą automatyzację. Jak ona się odnajduje? Czy przeszkadza, czy pomaga? Gdzie, na co zwrócić uwagę, żeby sobie nie zaszkodzić? Tak. Zarządzanie relacjami z dostawcami my traktujemy jako element procesu strategicznego. Po pierwsze, on przenika przez wszystkie interakcje pomiędzy firmą a jej otoczeniem konkurencyjnym. A na koniec dnia zakupy są procesem typowo zewnętrznym, to znaczy nie można się zamknąć w czterech ścianach w biurze i próbować realizować proces zakupowy. Spotkałem takich menedżerów już wiele lat temu, kilkanaście lat temu, którzy się chlubili tym, że ich zakupy mają wrzutnie, gdzie wrzucają im inne działy specyfikacji i mają wyrzutnie, gdzie wyrzucają SIWZy, czyli elementy zapytania ofertowego na rynek. To nie jest moim zdaniem dobra organizacja zakupów i zakupy trzeba budować, jeśli chodzi o otoczenie konkurencyjne i o dostawców, z naciskiem na relacje, ale też odpowiednio ważąc, z którymi dostawcami te relacje się opłaca budować i w jaki sposób, a gdzie należy położyć nacisk na efektywność i na to, żeby nie strzelać z armaty do wróbla i nie robić półrocznego procesu ujednolicenia specyfikacji materiałów biurowych, których się firma kupuje za kilka tysięcy. Gdzieś tam jest minimalnym zakupem. Dlatego, prawda? Tak, dlatego SRM, czyli akronim od Supplier Relationship Management, jest bardzo ważnym elementem procesu zakupowego, ale narzędzia w celu jego automatyzacji pomagają po pierwsze skoncentrować te relacje tam, gdzie one są ważne, czyli na przykład na procesie negocjacyjnym, to każdy wie, ale też na przykład na procesie budowy innowacji. Wszystkie firmy... No mamy teraz też wymiar ESG, prawda? Tutaj w tym zakresie. ESG też jest bardzo ważne i to nie tylko jako złapanie deklaracji wypełnionego arkusza w Excelu po to, żeby mieć podkładkę, ale po to, żeby dynamicznie zarządzać na przykład śladem węglowym dostawców. My teraz coraz więcej też jako Profitia mamy projektów, które mają przynieść na celu oszczędności nie tyle w pieniądzu, co w zmniejszeniu emisji, ponieważ ten tak zwane te emisje zakresu trzeciego związane z łańcuchem dostaw są przerzucane odpowiedzialność za mierzenie i zmniejszanie tych emisji na dyrektorów zakupów. Więc oni muszą iść do swoich dostawców i na przykład prosić ich, żeby zmienili proces produkcyjny albo stosowali inną stal, albo stosowali mniej aluminium po to, żeby ten produkt, który ja jako firma daję mojemu odbiorcy końcowemu, był bardziej zielony. Czyli ten zakres danych, który będzie wymieniany, już abstrahując też od ESG, ale jest wymieniany w ramach systemu zakupowego, czy właśnie systemu automatyzującego ten kontakt, tą relację, będzie rósł. On będzie nie tylko rósł, ale on będzie też zmieniał swój charakter, czyli
Mówiąc o tym, że firmy się powinny skoncentrować na relacjach z dostawcami, to ja mówię o takich relacjach, które budują dużą wartość w łańcuchu dostaw. Na przykład, nie wiem, wspólne opracowanie nowego produktu albo zmiana komponentu z jednego na drugi, który jest 30% tańszy, ponieważ inaczej podchodzi do specyfikacji. Jest wtedy tak zwane performance specification, gdzie mówimy naszemu dostawcy, interesuje nas ten efekt końcowy, a jak go zrobisz, to już nas nie interesuje. Ty jako ekspert namów nas do tego. Natomiast takie relacje, które dzisiaj są między dostawcą a klientem, często są oparte o bardzo prozaiczne, operacyjne informacje typu kupiec operacyjny, czy nawet kupiec strategiczny bierze telefon i mówi, gdzie jest ta ciężarówka z paletą, która do mnie jedzie, dokładnie, bo dyrektor produkcji mnie zabije, jak to jutro nie będzie na zakładzie. No i takie informacje można wymieniać przez szeroko rozumiane systemy, tak zwane EDI, czyli Electronic Data Interchange. Oczywiście Market Planet też ma rozwiązania tego typu. I dzięki temu, że takie informacje dotyczące procesu operacyjnego są wymieniane automatycznie, to firma ma więcej czasu i więcej uwagi może poświęcić na to, żeby z tymi dostawcami kluczowymi skupić się na procesach, które generują wartość strategiczną. Dziękuję Ci ślicznie za te informacje. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak automatyzacja ma też ten taki czynnik ludzki, tak, związany z efektywnością, z pracą, budową relacji. Ja jeszcze chciałbym Cię zapytać, ponieważ Wy jesteście partnerem CIPS-u, Chartered Institute of Procurement and Supply, jakie tutaj takie insighty związane z tym, że długo już współpracujecie, jakby prowadzicie też programy szkoleniowe czy przygotowania organizacji, do całej organizacji do certyfikacji, nie tylko poszczególnych pracowników, gdzie tutaj odnajdujemy automatyzację i jakie czynniki są podnoszone przez tutaj CIPS, wiodącą w końcu organizację, jeżeli chodzi o profesjonalizację funkcji zakupowych. Tak, dzięki za to pytanie. Rzeczywiście jako Profitia jesteśmy wyłącznym partnerem w Polsce CIPS-u od 10 lat, także w tym roku będziemy świętować okrągłą rocznicę, jeszcze nie wiemy dokładnie jak, ale na pewno coś wymyślimy. I CIPS jest największą organizacją zakupową na świecie, która skupia ponad 200 tysięcy praktyków zakupowych z całego świata. Działa od 1926 roku, ma statut królewski, co oznacza w Wielkiej Brytanii to, że tworzy standardy związane z akurat z profesją zakupową, tak jak CFA w finansach czy ACCA w księgowości. I CIPS od wielu lat jest też organizacją non-profit i w ramach działalności non-profit tworzy tak zwany standard w zakupach i w łańcuchach dostaw. Mhm. Czyli standard to jest taka książeczka, gdzie na 5 poziomach zaawansowania w dzisiaj 11 obszarach kompetencyjnych ta książeczka tam CIPS mówi za pośrednictwem tej książki, co dana osoba powinna umieć i potrafić zrobić na danym poziomie rozwoju. I jednym z tych 11 filarów kompetencyjnych jest filar technologiczny. Okay. Jest to przez CIPS rozpoznawane obok szeregu innych umiejętności kupca. No, kupcy są, to jest taki zawód bardzo interdyscyplinarny, tak? Musisz się znać na analityce, musisz się znać na negocjacjach, na zarządzaniu dostawcami, na zarządzaniu środowiskiem naturalnym teraz od kilku czy kilkunastu lat, ale też na technologii. I CIPS w ramach swojej działalności stawia przez ostatnie kilkanaście lat coraz większy nacisk na tych umiejętnościach technologicznych, więc wkład w automatyzację, digitalizację zakupów od strony CIPS-u to jest zwiększanie nacisku, ale też narzędzi różnego rodzaju szkoleń czy e-learningów związanych z technologiami. I też w szczególności polecam osobom, które chciałyby zgłębić ten obszar, white paper, czy takie wyniki badania CIPS-u sprzed kilku lat, bodajże z 2020 roku, gdzie CIPS na podstawie badań, wywiadów z kilkuset osobami na stanowiskach dyrektorskich w zakupach nakreślił scenariusze rozwoju profesji zakupowej na kilkanaście lat do przodu. I takie dwa wiodące scenariusze to był scenariusz technologiczny i scenariusz oparty o relacji. Tak? I CIPS się zastanawiał, czy na przykład w 2030 czy 40 roku całe decyzje zakupowe będą podejmowane przez roboty, gdzie digitalizacja i automatyzacja będzie 100% i nikt już nie będzie, człowiek nie będzie wchodził w interakcję z człowiekiem przy wyborze dostawcy i przy budowaniu katalogu nawet. I temu scenariuszowi, no trochę dla mnie upiornemu, został przeciwstawiony
scenariusz, w którym ludzie będą budowali relacje w oparciu o interakcję bezpośrednią, tak, gdzie jeżeli ktoś ma jakiś problem, no to jednak wie, kto od dostawcy może mu ten problem pomóc rozwiązać, gdzie jednak ta interakcja międzyludzka związana z SRM-em, o którym rozmawialiśmy, będzie bardzo silna. No i oczywiście, jak możesz się domyślić, czy jak mogą się domyślić nasi słuchacze, takim wiodącym scenariuszem rozwojowym był scenariusz miksujący te dwa skrajne scenariusze, gdzie CIPS powiedział, że im bardziej strategiczny jest charakter danej relacji czy części procesu zakupowego, tym ten bezpośredni kontakt, ta ludzka interakcja pomiędzy kupującym a sprzedającym będzie ważniejsza, nawet 30 czy 40 lat od dzisiaj, a im bardziej się przesuwamy w stronę procesu operacyjnego, rozliczeniowego, tym bardziej ta technologia będzie miała rolę dominującą i będzie pomagała ludziom skupić się na tym, co jest naprawdę ważne i co generuje największą wartość w łańcuchu dostaw. I takie jest też moje osobiste zdanie, a CIPS ma szereg produktów, które pomagają zrozumieć i nauczyć się, jak odsiać te czynności powtarzalne, operacyjne od tych strategicznych i jak skupić swoją uwagę na tych, które sprawiają, że zakupy zaczynają być postrzegane również przez polskie zarządy jako centrum zysków, a nie centrum kosztów. I ja pójdę dalej tym wątkiem i dopytam cię o ten buzz, hype, który w tej chwili nam się pojawił też w zakupach dotyczący sztucznej inteligencji. To już ostatnie pytanie, ale wiedziałem, że do tego muszę je zadać, mając takiego profesjonalistę po drugiej stronie stołu, mającego do czynienia, tak jak tu już wspominałem, z dużą ilością klientów z różnych branż. Co się dzieje? Jak ty to widzisz? Jaka jest wasza perspektywa, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję? Bo dużo przyspieszyło. Mówiłeś o tych dwóch scenariuszach CIPS-owych. To ten rozwój sztucznej inteligencji pewnie też będzie miał wpływ i odwzorowanie w tym, jak CIPS postrzega te scenariusze, tak się domyślam, tak? Bo tu mieliśmy skrajny miks, ale teraz ten miks, no ja też jestem akurat zwolennikiem tej teorii, że operacyjne tak, strategiczne trochę mniej, tu bardziej sztuczna inteligencja jako taki copilot, jako asystent, ale ciekaw jestem twojego zdania. Dzięki, to jest pytanie pułapka, bo znowu możemy wpaść w kilkugodzinną dyskusję, ale... Krótko, ale w takim razie Mariusz, krótko poproszę. Postaram się krótko, ale nie za krótko. Widziałem w zeszłym tygodniu taką bardzo ciekawą grafikę pokazującą cykl rozwoju nowych technologii w kontekście AI-a, który jest też mierzony ilością wydawanych pieniędzy przez fundusze private equity czy venture capital, wycenami oderwanymi, odklejonymi od rzeczywistości, ilością cytowań, cały ten hype, o którym mówiłeś, i autorzy tego badania, moim zdaniem całkiem sensownego, pokazali, że jesteśmy na punkcie przegięcia, poza którym spadniemy w taki dół realizmu. No. Czyli wtedy w ramach tego dołu realizmu wszyscy będą roztaczali kasandryczne wizje, że AI jednak nie ma sensu, że to jest technologia, która jest 20 lat przed nami, że dzisiaj to był tylko worek gorącego powietrza, a poza no, bardzo ciekawym zastosowaniem na przykład chata GPT, który jest stanowi w zależności od wyliczeń 60-80% tego hype'u, no to fajnie można prosić go o pisanie wypracowań czy o to, żeby wymyślał jakieś nowe dowcipy. Ja na przykład z synami bawię się w czacie GPT w wymyślanie nowych dowcipów i ocenianie ich, natomiast do zakupów to nie ma się nijak. Ja uważam, że sztuczna inteligencja ma ogromne zastosowanie w zakupach, tylko trzeba nad tym popracować z głową i trzeba oddzielić hype od biznesowych możliwości, które są ogromne. My jako Profitia też, to nie jest tajemnica, budujemy nasze własne narzędzie, które AI będzie tylko nie jako tak zwany LLM, czyli ten Large Language Models, tylko AI związany z machine learningiem będzie stosowało do predykcji kosztowych, czyli będzie pomagało liderom zakupowym podejmować decyzje związane ze skutkami w przyszłości, które z kolei, czy te skutki były lepiej, czy gorzej podejmowane, to będzie zależało od notowań poszczególnych surowców wchodzących w skład TCO, czyli całkowitego kosztu posiadania w kategorii. Jasne.
To jest rodzaj zastosowania AI, który moim zdaniem i naszym zdaniem ma... Pierwszy trafi pod strzechy. Takie praktyczne strzechy. Czy gdzie liderzy zakupowi, który, no, wiemy, co oni mają w głowach, rozmawiamy z nimi na co dzień. Pracujemy tutaj łącznie już po ponad 20 lat, jeśli chodzi o management Team Profity. I gdy ich pytamy, z czym oni mają największe problemy, no to jeden problem to jest taki, że są angażowani bardzo przez zarządy do planowania zakupów i do są pytani, a po ile będzie za rok ropa, a po ile będzie za rok aluminium, a jakby jak kupujecie, nie wiem, zamki do drzwi, które składają się z 7 różnych kosztów w środku, to ile ja mam zaplanować, po ile one będą za rok kosztowały? To są rzeczywiste pytania, bardzo namacalne, bardzo ważne dla firmy, bo ona na przykład negocjuje, trzymając się tych zamków, negocjuje z marketem handlowym stałe ceny na rok do przodu i to, czy ona zarobi na tych zamkach, czy straci, zależy od tego, jaki... Ten ruch właśnie. Jaka będzie cena, którą wynegocjuje stałą, sztywną, bo market nie chce mieć cen zmiennych, versus cena, którą ona dostanie od swoich bliskich dostawców. I to są, to jest jeden bardzo ważny, bardzo ważna grupa pytań, którą oni sobie zadają. No drugie pytanie i drugi problem, bolączka, którą mają, to jest siadasz do stołu negocjacyjnego z dostawcą, który przychodzi do ciebie z 15% podwyżką. No też na pewno się spotykacie, wasi klienci mówią, no fajne te wasze aukcje, fajny ten wasz system, no ale co z tego, jak ja z niego korzystam, dostaję dużo ofert, ale one są wyższe niż rok temu, tak? No i wy też musicie wtedy w rolę edukatora się... Trochę racjonalizacji. No, racjonalizatora, tą czapkę racjonalizatora nakładać i mówić, no drogi kliencie, jesteśmy w czasach wysokiej inflacji, trudnej dostępności towarów, nie wiem, kryzys w kanale sueskim, teraz ceny transportu frachtu z Chin do Europy wzrosły dwukrotnie w ciągu kilku tygodni. No i ci liderzy zakupów próbują zrozumieć, jaki jest tak zwany koszt zasadny. Czyli jeżeli w ustępie roku nie dostawca folii stretch przychodzi do mnie z 20% podwyżką, to czy powinienem pocałować go w rękę, że tak mało, czy wyrzucić go za drzwi, że tak drogo? Słusznie. No i oni, większość z liderów, z którymi rozmawiamy, nie wie albo ma tylko tak na czuja, tak? No, próbuje zebrać jakieś inne oferty z rynku, no ale jak wiesz doskonale, często żyjemy w rzeczywistości, w kategorii, gdzie tego dostawcy jest bardzo trudno zmienić, bo on na przykład stawił nam maszynę, która to pakuje i weź go zmień teraz z dnia na dzień. Więc nasza odpowiedź od strony też AI-a to jest wykorzystanie go do śledzenia tego kosztu zasadnego w czasie. Wy też na pewno macie kilka projektów, gdzie tego AI-a chcecie zastosować. Zresztą wiem, że stosujecie rozwiązania AI-owe chociażby w tych funkcjach związanych z OCR-owaniem czy ze szczytywaniem danych z faktur. To też jest zastosowanie bardzo praktyczne. Więc podsumowując ten wątek, uważam, że AI ma zastosowanie ogromne, ale niekoniecznie do tego, żeby kupiec siedział i zastanowił się, jakiego tu prompta wrzucić w czata GPT, żeby rozwiązał wszystkie problemy zakupowe za niego. I tym akcentem związanym ze sztuczną inteligencją chciałbym, żebyśmy skończyli dzisiaj. Zachęcamy Państwa do przeczytania całości raportu Automatyzacja zakupów B2B, szereg opinii, szereg ekspertów, których zdanie będziecie w stanie poznać, wczytując się w raport, także pewną ocenę poszczególnych zakresów, które są wspierane, które w automatyzacji widzą przyszłość, a które już dzisiaj zostały w pewien sposób zautomatyzowane. Pojawi tam się Excel, pojawi nam się kwestia automatyzacji relacji, pojawi nam się właśnie AI i to, co liderzy zakupowi dzisiaj definiują jako przyszłość automatyzacji. Dziękuję ślicznie, Mariusz, za naszą dzisiejszą rozmowę. Zachęcamy Państwa do pobrania raportu. Bardzo dziękuję, Grzegorz, i do następnego razu.